Cześć, dzisiaj zajmiemy się laptopem, tabletem 2 w 1 od Lenovo Flex 2. Komputer trafił do mnie ze zgłoszeniem. Znaczy ze zgłoszeniem. Klient stwierdził, że komputer ma 2 lata. Warto by zająć się układem chłodzenia. Klient lubi sobie pograć, tak więc komputer niekiedy działa na dosyć wysokich obciążeniach, co wiadomo później generuje wyższe temperatury. Korzystam z dotyku z tego względu, że płytka od dotyku, znaczy od touchpada, nie działa. Nie wiem, klient nic mi na ten temat nie powiedział, później do niego zadzwonię, czy coś tam z tym się działo. Chciałbym sprawdzić, jakie parametry ma ten komputer, gdyż klient powiedział, że lubi sobie pograć, i no ale jednak niestety nie zawsze się da. Jednak widzę na etykietce, że w środku siedzi i7. Nie wiem, jaki jest model grafiki, no bo dopiero teraz sobie odpalam Everesta. Jednak z tego, co mówił klient, siedzi tam jakaś grafika 4-gigowa, nie wiem jaka. No ale jeżeli jest procesor i7 i grafika nawet 2-gigowa, to jest już naprawdę dobrze, żeby sobie pograć nawet na laptopie. To chciałbym sobie, chciałbym to zweryfikować, bo z tego, co widzę, system ma spore problemy. Nie uruchamia się zbyt szybko, chociaż powinien przy tego typu, przy parametrach tego poziomu. Czekajcie, czy ja teraz mogę się, nie mogę niestety, musi sobie coś tutaj doczytać, sam proces odczytu temperatur, to również masakrycznie długo trwa. I tak jak wspomniałem, komputer dość długo się uruchamia, tak więc wydaje mi się, że sam problem z grami nie wynika ze słabych parametrów komputera, bo nie są słabe, a raczej z zasypienia systemu, tak? Tutaj jest Windows 10 po update'cie. Na samym początku, jak on się uruchomił, to masakra jakaś była, milion okienek, jakieś tam błędy, nie błędy. Ja mi się chyba, moja taka subiektywna opinia, jak dla siebie, to ja bym po prostu, jeżeli zależałoby mi na prędkości tego komputera, to bym pozbył się tej 10 po update'cie. Nie wiem, co tutaj było w standardzie, chyba jakaś 8. Wrócił do tej 8, tak aby komputer, chyba że klient ma wersję instalacyjną tej 10, tak zrobił sobie, jakiś obraz, różnie, i wtedy bym coś celował. Jak widzicie, szczytywanie parametrów komputera trwa i trwa już 3,5 minuty. No ale dobra, coś tam idzie. Nie mogę, zaraz będziemy widzieli parametry. Możecie sobie iść kawę zrobić, herbatę ewentualnie. No nie wiem, czy mam przerwać w tym momencie nagrywanie i wrócić dopiero jak już ruszy. Masakra jakaś, wam powiem. Ja chciałem tylko temperatury, tylko temperatury. Z chłodzenia nie wydobywa się nic. Znaczy powietrze, które byłoby jakkolwiek ciepłe. Słuchajcie, filmik trwa już 4,50, 10 sekund, jeżeli nie ruszy, wyłączam, czy podejmę taką próbę i lecimy z tym czyszczeniem.
Ok. Czas się skończył. O, tak. Nie rusza, nie rusza. Ok. Cyk, cyk. Zamknij. No ja dla klienta po prostu powiem, z czym najprawdopodobniej związane jest to, że komputer chodzi niezadowalająco przy gierkach. To było widać. Komputer o tych parametrach nie ma prawa tak chodzić. Znaczy, nie ma prawa. Jak widać ma, ale nie powinien. Dobra, czekajcie, on się jeszcze nie wyłączył, bo tutaj mi się świeci. Dobra. Kontrolki zgasły. Możemy się wziąć. Do demontażu. W tym modelu. Znaczy jeszcze nie patrzyłem, ale wydaje mi się, że dostęp do chłodzenia będzie od razu pod klapą. Fajnie by było, gdyby tak było. Więc to powinna być dosyć prosta praca. Tutaj widziałem, że popękane były mocowania na bokach. Widzicie, komputer musiał gdzieś walnąć, bo są znaki na niebie i ziemi, że w coś łupnie. Dobra, bierzemy sobie kosteczkę, jeszcze to i bierzemy się za zdejmowanie tej. Jakby to ugryźć od której strony? Nie idzie. Miało być tak szybko. O, dobra, tylko że przy kratce, no widzicie, przy kratce zdejmowanie jest mało bezpieczne, więc sobie daruję. Znaczy mało bezpieczne dla kratki. Dobra, udało się. Z tej strony kadłubek schodzi dosyć łatwo. Tutaj znowu zaczynają się schody, ale spoko. Kurczę, tu gdzie mi odeszło, to znowu. A, dobra, czekajcie, jeszcze jedna śrubka została. Będę się męczył, męczył i nic by z tego nie przyszło. Dobra, teraz powinno być lżej. Dobra. Czekajcie, dobra, z tej strony odeszło. Ciekawe, czy tutaj, czy to nie jest jakoś za ślepa? Chyba nie. Dobra, spróbujmy. Żona akurat zaczęła odkurzać. Macie dodatkowe efekty dźwiękowe. Czekajcie, mnie ta kartka denerwuje. Kurde, i znowu. Gdzie rozczepię tą obudowę, to zaraz pstrykam i... Ciężko mi się wbić tą kostką. O, dobra. Co, wydaje mi się, że tutaj ta obudówka jeszcze gdzieś jest chyba skręcona. Czekaj.
Kończy. Opa. Aha, dobra, on tylko do tej pozycji wychodzi. Spróbujmy. Zobaczmy. Słuchajcie, dobra, tutaj widzę dwie śrubki. Nie wiem, czy one są jakoś z kadłubkiem. Nie, no muszą być chyba z kadłubkiem związane. Zaraz zobaczymy. Chłodzenie widzę tutaj, faktycznie jest troszkę zakurzone. Klawiaturę zdejmę. Pewnie chcę już jej wkładać, będę próbował zdjąć. Tutaj jest jeszcze plomba, ale komputer już nie jest na gwarancji, tak więc się jej pozbędę i odkręcę tą śrubkę. To, o, jak widzę, ta jest lekko dłuższa, więc być może, że ona coś nam tu utrudnia. Dobra. No. Wszystko ładnie. Wszystkie mocowania na miejscu. Tak więc sukces. Ok, kiedy elektronika na wierzchu, ja się sobie uziemię. Tak, Żanuszko, nagrywam. Tutaj jest bateryjka. W sumie, jeżeli się da to zrobić w miarę nieinwazyjnie, to ja ją wykręcę. Kiedyś was przestrzegałem niejednokrotnie, zresztą na filmikach, że no należy odpinać źródło zasilania i tak dalej. No ale widzicie, tutaj jest rutyna, tak? Ja już po prostu za bardzo ufam sobie, co niejednokrotnie mnie gubi. Ale cóż, komu zaufać, jak nie sobie w tych ciężkich czasach? Cyk, cyk, cyk. Cóż. Co mnie tu trzyma? Taśma. Cyk. Opa. To była ta taśma. Dobra. I tak. Zajmiemy się w pierwszej kolejności chłodzeniem. I tak. Zacząłem nagrywać bez patyczków. Bez niczego, kuźwa mać. Ta pasta dosyć twarda. Dobra. Odsłonimy wentylator.
Tutaj ta szemka trzeba zdjąć. Nie, no powiem wam, że bez tragedii. Coś tutaj się nazbierało, ale... Znaczy, zobaczcie, jaki jest wentylator. Jego wysokość to jest, nie wiem... niecały centymetr. Więc dla schłodzenia i siódemki, i grafiki dedykowanej, no to... Wiecie, trochę mało. Poczekajcie chwilę. Ja zejdę sobie teraz z uziemienia. Znaczy odepnę się, dmuchnę na to, szybko skoczę po jakiś ręcznik papierowy i patyczki, was nie będę rozłączał. Dobry. Idzie żona, tak, żonuś, dalej nagrywam. Jeszcze chwilę. Mądrzejszym pomysłem byłoby użycie ręcznika na początku, kiedy... Co zrobić? Człowiek żyje już Sylwestrem. Mówi ten, co pije mało, albo w ogóle, w zależności jak go najdzie. Cyk. Dobra, od razu to skręcimy. Dobra, to jeszcze, to już sobie mogę prysnąć teraz izopropanolem. Co ja robię? Gdzie ja nie prysnąłem? No właśnie, to te zmęczenie. Chociaż nie, jakie zmęczenie. Po prostu jestem nieobecny. Dobra, i teraz tak, płyta główna, to opaska, cyk. Dobra, i tutaj już należałoby troszkę delikatności włożyć. Cyk. Dobra, teraz tutaj sobie prysnę znowu alkoholem.
grę. Tutaj mam pastę. Pastę termo. Zobaczmy, przymierzymy. Gra. Gra i buczy. Dobrze, słuchajcie, jako że nie udało mi się nie miałem cierpliwości, aby dotrwać do momentu, kiedy komputer szczyta mi temperaturki i tak dalej, to ja już sobie to ja już sobie sprawdzę te temperatury poza nagraniem, jako że dziś jest chyba 31, czyli jutro Sylwester. Nie będziemy się już widzieli. Raczej. Ani słyszeli. No, ale by było, jakby się spierni. Tak, jest takie mądre powiedzenie. Czekajcie, grube paluchy. Cyk, cyk. O, nie, nie wyszło. Jak to tak mądrze zrobić, jak ktoś ma grube palce? No, nie będziemy się już widzieli, słyszeli. Tak więc, no chyba by należało podziękować Wam za ten rok, który spędziliśmy razem, czy tam 2 lata, co po niektórzy. Nie, pierwszy filmik chyba był wrzucony w 2015. Nie wiem, nie pamiętam. Tak więc, słuchajcie, dziękuję Wam za ten rok, dziękuję Wam za aktywność, to... za każdą tak naprawdę, tak? Na kanale nie ma jakiegoś chamstwa większego, coś tam się czasem komuś wymknie, ale tutaj działa szybka cenzura, cyk, cyk i koniec, już go z nami nie ma. No i cóż, życzę Wam, co by kac nie był za duży po nocy sylwestrowej i do zobaczenia już w roku, do zobaczenia, do usłyszenia w roku 2017. Tak, sorry, odbiło mi się, nie wiem czym. No, nie pourywajcie sobie paluchów petardami, bo też można. Pamiętajcie, jak jest wódka, to lepiej, żeby nie było petard. Do zobaczenia.